Zapraszamy na dzisiejszy odcinek serii Wszystko gra. W tym odcinku wykonamy dla Państwa piosenkę pod tytułem Radośnik. A oprócz tego usłyszycie Państwo piosenkę wykonania zespołu Aktofonia. Jaktofonia. Aha. Nie chcę mieć chłopaka. Nie chcę mieć chłopaka. Nie chcę być nastolatką. Nie być nastolatką. Jak to folia? Jak ta to folia? Ja też, choć ja to proponowałam. No tak, z początku tak. Ale chyba nie jest takie duże słońce, żeby się aż opalać. Tak, wiem, ale i tak będziemy się opalać. No, bo balkon jest wyżej, a im wyżej, tym cieplej jest. A w niektórych ciepłych krajach są pirania. No lubię śpiewać i... Wymyśliłam już dwie piosenki i muszę poprosić tata, żeby przypomniał mi, jak się używa dyktafonu, bo mam na kasety i na pendrive, bo mam też pendrive i nie chciałabym sobie nagrać te piosenki, bo nic jeszcze sensownego nie nagrałam. Czasem mi to nie wychodzi, ale lubię śpiewać. Róża, a na jakich grasz instrumentach najczęściej? Na cymbałkach czy coś. Mówię cymbałki, ma na myśli dzwonki. A żeby rodzice mi kupili skrzypce. Klasyczny instrument. Ja gram na różnych instrumentach. Bo ja gram na dzwonkach, tak jak Róża mówiła, to co przed chwilą prezentowałam. Na fujarce, którą mamy w naszych instrumentach zabawkowych. No, to oczywiście nie są zabawki, bo grają. Tata ma flet nosowy, no... Wygląda bardzo dziwnie. Gra się na nim nosem, stąd pochodzi ta nazwa. Chyba bym nie mogła zaprezentować, bo mam katar. A teraz zapraszamy też do wysłuchania piosenki Radośnik w naszym wykonaniu dziecięcym. I tato osięcy. Mala, przepraszam. Ooo, przycisnąłem ci rękę, przepraszam. Może daj, Ruzia, gwizdki będą na wstępie, dobra? Nie za często, dobra? Możecie robić kiedy chcecie, byle nie za często, dobrze? Okej. Synu, ja powiem kiedy, jak krzyknę instrumenty, to dopiero wtedy, dobra? Dobra. Zobaczymy, co się wydarzy. Uwaga, gotowi? Dobra, wstęp. Nie, tak nie wolno. Zniszczysz bęben, hoppie. Szanowni Państwo, przed Państwem Wawrzyniec, Róża, Klara, Łucja i gdzieś tu też Teodor przemyka momentami. Być może się nawet załapie na jakiś kadr. To jest bardzo rzadki okaz Teosia, więc rzadko się też pokazuje. Bo już do roboty, hej, niech tu dzieci są, bo już...
wody. Hej, nie pójdziecie, są i gramy! Gramy, synu! Radośnik, radośnik, hej, to wesoły dzień. Kiwom się znowu doma, taki wydarny sen. Kiwom się znowu doma, taki wydarny sen. Radośnik, radośnik, hej, to wesoły dzień. Hej, bo się narodził, hej, rutnikowi sen. Hej, bo się narodził, hej, rutnikowi sen. Gramy! Największego marzenia mam, ileś marzeń, które chciałabym kiedyś zrealizować. Może zrealizują się jeszcze w moim dzieciństwie. Chciałabym pokazać jakąś górę dużą. Chciałabym znowu niedługo pojechać na Jurę. Chciałabym się powspinać na park linowy. Chciałabym też nauczyć się pływać w kajaku. Jak mama rozmawiała z ciocią, to jej powiedziała, że był taki jeden pan, który przepłynął cały ocean na kajaku. Mam trochę to samo co Klara, ale trochę inne, że chcę się nauczyć wchodzić na park linowy, na jakieś góry, zrobić sobie wycieczkę, umieć pływać i żeby szybciej pojechałam nad morze, bo dawno byliśmy, choć już tak troszkę nie pamiętam i to moje wszystkie marzenia. Zapraszamy do wysłuchania piosenki Jak to fonia. Czyli jak to fonia. Występują wujek Robert, którego nie zobaczycie, bo tylko grał. I ciocia Paulina, i tata nasz, i ciocia Aga z Maruszy, i ciocia Marzena. I tyle. To co, obejrzymy, wysłuchamy? Tak. My już to zrobiłyśmy, ale wy też musicie to zrobić. Tak, musicie to zrobić na zawsze. Szanowni Państwo, ja dosłownie na chwilkę zostałem dopuszczony do głosu. Chciałem tylko powiedzieć, że utwór, który za chwilkę Państwo usłyszą, to jest takie archiwalium z lutego 2016 roku. Piosenka Jak dojrzeć w wykonaniu zespołu Jaktofonia, w którym to również grałem na różnych instrumentach wraz z Marzeną, z Agnieszką, z Pauliną i z Robertem. Nazwa zespołu Jaktofonia nawiązuje do tego, że dzieci na pewnym etapie swojego życia zadają bardzo dużo różnych pytań i wtedy powtarzają między innymi takie słowa jak dlaczego czy jak to. No i właśnie stąd się wzięła Jaktofonia, a teksty do piosenek tego zespołu to były prawdziwe wypowiedzi naszych dzieci. I właśnie utwór Jak dojrzeć to jest tekst wypowiedziany przez wtedy około 8-9-letnią Anielkę, córkę Marzeny, tej pani z dreadami. I wtedy Anielka, teraz już prawie dorosła kobieta, wtedy 8-9-letnia dziewczynka, nie chciała być osobą dorosłą i w tym tekście protestuje wobec wszystkich obowiązków, jakie musi znosić osoba dorosła i mówi o tym, że ona nie chce tego robić. Raz, dwa, trzy, pięć, siedem! Nie chcę być nastolatką, nie być nastolatką. Nie chcę pić alkoholu, nie pić alkoholu. I palić papierosów, nie chcę, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie chcę mieć chłopaka, nie chcę mieć chłopaka. Nie być nastolatką.
chcę pić alkoholu. Nie pić alkoholu. I palić papierosów. Nie chcę, nie, nie, nie. Niech mnie dominie. Nie, nie, nie. Niech mnie dominie. Nie, nie. Niech mnie dominie. Nie, nie. Niech mnie dominie. Nie, nie, nie. Poniosło mnie trochę, nie? W końcu chcę tak jakoś, tak się bardzo jakoś tak mnie... Tak się... Nienaturalnie poczułam, tak jakby jakiś zew taki, wodospad, taki żywioł, po prostu ogień, powietrze, ziemia, kapitan planety. Wszystkiego dobrego z okazji dziecka! Dziecki się radują, dziecki się radują, jej, jej, jej. Dziecki się radują. Ty też musisz na tym grać. Dobra. A na razie kończymy. Pa, pa. Pa, do następnego odcinka.